Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami pan Piotr Wrona, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Częstochowy. Witam serdecznie, panie Piotrze. Witam pana redaktora, witam państwa serdecznie. Z Częstochowy. Częstochowy, tak, spod Jasnej Góry. O Jasnej Górze to za chwilę, ale zacznijmy od wczorajszej debaty. Pewnie pan oglądał debatę wszystkich komitetów wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość się prezentował premier Mateusz Morawiecki, natomiast Donald Tusk się zjawił w polskiej telewizji, wcześniej nie przyjmował zaproszeń. Jaki jest rezultat tej debaty, tego starcia? Panie redaktorze, dobrze pan powiedział, że Donald Tusk zjawił się w telewizji, bo ja miałem takie samo wrażenie jak pan redaktor. No, panie redaktorze, no, debata, jedna z najważniejszych chyba w ciągu kilku lat debat. I przez ponad rok czasu pan Donald Tusk nie przyjmował zaproszeń do telewizji i pojawia się w koszuli. Tak? No, panie redaktorze, no, umówmy się, że no, nie tak powinien przynajmniej ten wystrój zewnętrzny wyglądać kandydata do powiedzmy kandydata do przyszłego premiera. Oczywiście ten fason musi być zachowany. No, pan Donald Tusk przyszedł w jakiejś koszuli. Ja ze względu na powagę dla pana redaktora i dla państwa założyłem garnitur, bo tak trzeba się zachować. No, niestety nie wszyscy wiedzą, jak to jest. A co jeżeli chodzi o merytorykę, panie redaktorze, to powiem tak, chyba najlepszym podsumowaniem, które mi tak utkwiło w głowie, jest podsumowanie jednego z redaktorów z niemieckojęzycznego Onetu, tak, że Donald Tusk przegrał sam ze sobą. Tak? I myślę, że tak, nie chciałbym, żeby to teraz to wybrzmiało, że pan redaktor pytał, kto wygrał debatę. Myślę, że można, należałoby zadać pytanie, kto przegrał debatę i na pewno jest to debatę przegrał Donald Tusk, a ja jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości mogę powiedzieć tylko jedno. Na pewno wygrał premier Morawiecki tą debatę i tak to wygląda, takie to są moje odczucia i odczucia tutaj osób, z którymi się dzisiaj w czasie kampanii spotykałem i z którymi wymieniałem swoje poglądy, swoje zdania. No właśnie, tam padły pytania, myślę, że w sprawie kluczowej dotyczącej tego paktu migracyjnego, który próbuje się nam narzucać premier Mateusz Morawiecki w hiszpańskiej Granadzie, czy Grenadzie, jak chcą inni mówić, wymawiać, postawił twarde weto. Jak pan patrzy na problem migrantów? Panie redaktorze, no, my w Prawie Sprawiedliwości mamy jeden z hashtagów, który używamy i z którym pełni się zgadzam. Murem za polskim mundurem, tak? No, dlatego powinniśmy strzec z naszej wschodniej granicy, nie pozwolić na przybycie emigrantów, z jednej strony nielegalnych emigrantów ze wschodu, a z drugiej strony nie powinniśmy się zgodzić na przyjmowanie narzuconych przez Unię Europejską emigrantów, dlatego że przypomnę państwu, to nie trzeba przypominać. Niedawno przyjęliśmy kilka milionów sąsiadów naszych za wschodu, mieszkańców Ukrainy. Tak? Zachowaliśmy się jak nikt inny na świecie. Tak? Pokazaliśmy całemu światu, jak należy się zachowywać i tak się zachowaliśmy. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Tak? My już emigrantów przyjęliśmy, naszych sąsiadów, kiedy bardzo tego potrzebowali. I to jest odpowiedź, panie redaktorze. Nie powinniśmy się zgadzać na żadnych emigrantów z północnej czy z południowej Afryki. Mamy już swoich sąsiadów za wschodniej granicy. A te plany też niemieckie dotyczące federalizacji Europy, tam 60 kilka zagadnień ma być przekazane do kompetencji brukselskiej, no między innymi polityka zagraniczna, taka bagatelka. Polska by została pozbawiona prawa prowadzenia polityki zagranicznej. Oczywiście, panie redaktorze, polityka zagraniczna, jak i teraz też głośno mowa jest o lasach, że są tendencje, żeby Unia Europejska również polskimi lasami chciała zawładnąć. A dzisiaj, przypomnę, jest Międzynarodowy Dzień Drzewa. Tak więc nie ma naszej zgody, nie ma zgody na oddawanie jakiejkolwiek części naszego życia, naszej gospodarki, naszej tutaj kultury w ręce Brukseli lub obcych, żeby nami rządzili. Nie ma naszej zgody.
No właśnie, to wspomnieliśmy o Jasnej Górze, która no wiadomo mieści się w Częstochowie, czy też Częstochowa rozbudowała się wokół Jasnej Góry. Pana nie niepokoją te ataki na przykład na osobę świętego Jana Pawła II, bo przecież ta kampania, no też przypomnijmy, zaczęła się od obrazoburczego filmu, czy bardziej filmidła skierowanego przeciwko postaci świętego. Panie redaktorze, to już niepokoi, a tutaj no, w Częstochowie pod Jasną Górą no, widzimy te ataki szczególnie mocne. Nie tak naprawdę odbył się 5 marsz LGBT i co marsz na szczęście jest coraz mniej osób, a na nieszczęście są coraz młodsze osoby i to jest taka tendencja, ale wygasająca. Tak? Ale Szybko o tych bombach ekologicznych, o których mi pan opowiadał w Częstochowie. O co to chodzi? Panie redaktorze, to nawet nie tyle w Częstochowie, ale w północnej części województwa śląskiego odkryłem kilka bomb ekologicznych. No, temat znany, który od lat naświetlam, informuję. No, są to upiory naszych czasów. Tak? W bezpośrednim sąsiedztwie nas znajdują się olbrzymie ilości bardzo niebezpiecznych odpadów chemicznych. Już nie chcę tutaj jako chemik w szczegółowi się wdawać, ale są to związki chemiczne będące pozostałością po ciężkiej chemii organicznej, nieorganicznej, związki metali ciężkich, cjanki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie i w ostatnim czasie zostałem powołany do Rady Dialogu Społecznego jako ekspert do spraw właśnie tych bomb ekologicznych. No i tutaj staramy się nawet nie dość, że uświadamiać mieszkańcom z czym jest o zagrożenie, ale też włodarzom miast, naciskać na włodarzy miast, aby zorganizowali no, usuwanie tego, tak? Żeby przekazali środki, żeby zapewnili bezpieczne, zabezpieczyli tereny, żeby monitorowali te tereny, żeby w cudzysłowie nie doszło do samozapalenia tych środków. Właśnie z tym na ostatnim czasie, czasie najwięcej czasu poświęcam. No i chciałbym ewentualnie jako przyszły poseł w Komisji Ochrony Środowiska również się tym zajmować. No, zgodnie z wykształceniem, z pracą, tymi tematami się chciałbym zająć. Piotr Rona, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, był gościem programu Republika po południu. Kłaniam się, panie kandydacie, panie radny, bo dzisiaj jest pan radny. Radny. Jest. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Krześniewski, rzecz jasna.